Dzień dobry, Łukasz Szerner. Zapraszam na pierwsze wydanie programu Minął Tydzień. Nasz serwis zaczniemy od informacji o tragedii sprzed roku. Kilka dni temu minęła pierwsza rocznica katastrofy samolotu rządowego pod Smoleńskiem. 10 kwietnia 2010 roku Polacy byli zjednoczeni i solidarni w bólu i żałobie. To wtedy padały słowa o potrzebie pojednania, zakończeniu wojny polsko-polskiej, o poprawie jakości życia publicznego. Rocznica pokazała jednak, że podziały nie zniknęły, a wręcz pogłębiły się. Zwłaszcza między politykami Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Dlaczego na tych naklejkach jest napisane zamach w Smoleńsku? Katastrofa 10 kwietnia to był zamach? Ja tak uważam. Oczywiście, nie ma wątpliwości. Mówi jeden tam ze świadków, że piękna, słoneczna pogoda, a nagle taka gęsta mgła. No to jest straszne, to tak jakby celowo zrobiono. Celowo. I czytamy naprawdę po prostu, naprawdę czytamy. No właśnie. Naprawdę czytamy. Tam mówi ta pani, że po prostu w dalszym ciągu uważam, że nie ma, nie wiemy tak naprawdę, co się stało. Samolot letał niekorektnej trajektorii. To była manipulacja GPS sygnału, dlatego to było. To niemożliwe zrobić bez partycypacji rządu. Proszę pana, my jesteśmy ludzie, którzy już rok czasu przychodzimy. Rozumie pan, co to znaczy? Ja powiem szczerze, miałem wizję i mi się Matka Boża w niebieskiej szacie przyśniła i mówi, ty się dużo módl, ja jestem z tobą i to mam w sercu, bo ja się dużo modlę, bo modlitwa to jest potęga. Ja się tylko dziwię mediom, że medie tak się dały zaprzedać. Są jednostki, ale to są tylko jednostki, proszę pana. Zło potrzebuje jednego wyrazu, żeby się zaczepić. Już drąży temat. Panie prezydencie, Leszku, Wiesiu, Edward, cześć waszej pamięci. Wierzymy, że jak zostaliście rozsiani tam na przedpolach Katynia, jak ziarno ręką wiosennego siewcy, że z tego ziarna wyrośnie chleb. Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak kategorycznie sprzeciwia się w obecnej sytuacji gospodarczej kraju podwyższaniu stóp procentowych. Jego zdaniem prowadzi to do dalszego wzrostu i tak już wysokich cen. Dlatego, jego zdaniem, zamiast podwyższać stopy procentowe, należy skupić się na wypracowaniu takich rozwiązań, które ograniczą ich wzrost. Inflacja nie powinna być pretekstem do podwyższania stóp procentowych. Drogi pieniądz może załamać gospodarkę, powiedział wicepremier minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas konferencji prasowej w resorcie. Zdaniem wicepremiera zacieśnienie polityki monetarnej przy wzroście inflacji na poziomie 3-4% może być niebezpieczne dla gospodarki. Przy dyskusji o podwyższaniu stóp procentowych trzeba zwrócić uwagę również na tendencję kształtowania się cen na rynkach światowych, podkreślił. Dlatego uważam, że inflacja nie może tak prosto być pretekstem do podwyższania stóp procentowych, dlatego żeby nie doprowadzać do sytuacji, że drożyzna na rynku towarowym, szczególnie na rynkach energii, na rynkach międzynarodowych, także towarów żywnościowych, żeby nie było do tego dokładana jeszcze drożyzna na rynku finansowym, bo drogi pieniądz może załamać gospodarkę. Minister gospodarki zwrócił uwagę na wysokość stóp procentowych w innych państwach. W Polsce stopa podstawowa banku centralnego jest na poziomie 4%. W Stanach Zjednoczonych jest to 0,25%, w Wielkiej Brytanii 0,5%, a w strefie euro 1%, wyjaśnił wicepremier.
Zdaniem wiceszefa rządu należy dążyć do utrzymania wzrostu PKB oraz poszukiwać rozwiązań, które będą ograniczać wzrost cen. W Ministerstwie Gospodarki podejmujemy działania, które między innymi pomogą obniżyć ceny paliw, poinformował wicepremier Pawlak. Cena na rynku ropy wynika nie tylko z tego i na rynku paliw, nie tylko z tego, co się dzieje w kraju. W tym kontekście ze strony Ministerstwa Gospodarki podejmujemy takie działania, żeby na przykład obniżyć narodowy cel wskaźnikowy dotyczący dolewania biokomponentów, żeby była mniejsza presja na ceny, bo na obniżkę akcyzy raczej nie możemy liczyć, biorąc pod uwagę dotychczasowe rozmowy, a przecież podwyżka cen VAT-u też swoje 1% do tej ceny dołożyła. W opinii ekspertów Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki w kwietniu ceny paliw i żywności będą wprawdzie nadal rosnąć, jednak skala wzrostu nie powinna być już tak wysoka jak w marcu. Przewidujemy, że od czerwca ceny zostaną skorygowane w dół. Oczywiście wiele będzie zależeć od międzynarodowej sytuacji, podsumowała dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz Aneta Piątkowska. Rosnące ceny towarów i usług uderzają przede wszystkim w ludzi najsłabszych i najbiedniejszych. Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak proponuje kilka istotnych zmian w ustawach o świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej, które mają zapobiec pogłębianiu się biedy i ubóstwa. Jednym z takich pomysłów jest podniesienie wysokości płacy minimalnej. Wszystkie propozycje zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Komisji Trójstronnej. Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak poinformowała podczas konferencji prasowej o aktualnych pracach legislacyjnych resortu. Kończymy pracę nad zmianami w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy społecznej, tak by móc zwaloryzować progi dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej, poinformowała pani minister. Chcielibyśmy, aby te progi, czy proponujemy, wzrosły o wskaźnik inflacji. Takie pierwsze przymiarki to jest mniej więcej 2,1%. Skutki finansowe tych naszych przedsięwzięć to na ten rok około 200 milionów złotych. W przyszłym roku no to już jest kilkaset milionów. Jak Państwo pamiętacie, ta nasza interwencja czy zmiana tej interwencji następuje zwykle jesienią. Od września dotyczy to pomocy społecznej i od 1 listopada świadczeń rodzinnych. Założenia są już na ukończeniu i mam nadzieję, że będzie to ta ustawa, która jeszcze przed wyborami wejdzie w życie. Nie będę ukrywała, że związane jest to ze wzrostem cen towarów i usług, a więc za ochroną osób najsłabszych czy najuboższych. Minister Fedak oceniła też sytuację na rynku pracy po otwarciu granic Niemiec i Austrii dla polskich pracowników. Szacujemy, że w ciągu najbliższych 3 lat pracować w tych krajach może około 300 tysięcy Polaków, powiedziała minister Fedak. Znaczna część z tych osób to są pracownicy, którzy w tej chwili pracują tam w sposób nielegalny czy półlegalny, zwłaszcza przy pracach sezonowych i w usługach. Nie spodziewamy się, aby odpływ pracowników o wysokich kwalifikacjach był stosunkowo duży. Wskazują na to dotychczas niewykorzystane kontyngenty, jeżeli chodzi o te zawody, które w Niemczech są poszukiwane. Ponadto resort prowadzi konsultacje dotyczące założeń do budżetu państwa. Ministerstwo przedstawi Komisji Trójstronnej propozycję podniesienia płacy minimalnej do 1500 zł. Niestabilna sytuacja polityczna w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie niebezpiecznie wpływa na wysokość cen paliw na polskich stacjach. Najmocniej odczuwają to firmy z branży transportowej. Wzrost kosztów transportu to wzrost cen niemal wszystkich trafiających do nas towarów. Po raz kolejny pojawiły się głosy o potrzebie obniżenia stawki akcyzy na paliwa. Tę decyzję może podjąć jednak wyłącznie minister finansów.
Kiedyś posiadanie auta było oznaką luksusu. Dziś powoli wracamy do tego. Paliwo na stacjach drożeje niemal z dnia na dzień, a to oznacza, że coraz mniej osób decyduje się na korzystanie z auta, a co za tym idzie, na kupowanie paliwa. A poza tym droższe paliwo to większe ceny. Czy jest więc jakiś sposób, aby paliwo było tańsze? Jest. Wystarczy, że minister finansów wprowadzi jedno rozporządzenie o obniżeniu akcyzy, a wtedy benzyna będzie tańsza o 30 groszy, a olej napędowy o 13. Obniżając akcyzę możemy się spodziewać wyższego popytu na paliwa, co również nakręca gospodarkę, jak również obniżenia cen. Kierowcy coraz mniej tankują, to prawda. W związku z tym należałoby jednak poddać analizie, czy ilość kupowanego dzisiaj paliwa, a w momencie, gdybyśmy tą akcyzę zmniejszyli, czyli wzrost sprzedawanego paliwa, nie wyrównałoby ubytków do budżetu. Dlaczego więc minister Rostowski nie chce tańszego paliwa? Twierdzi, że nie może. Ale tak nie jest. Zgodnie z artykułem 165 ustawy o podatku akcyzowym, podstawą wydania takiego rozporządzenia może być na przykład sytuacja gospodarcza państwa. Ten przepis został już raz w Polsce zastosowany. W 2004 roku rząd obniżył akcyzę o 5 groszy. Jednak bez pomocy Platformy nic się nie zmieni, a ta mówi krótko. Jest generalnie kryzys paliwowy. To, co się dzieje, jest niezależne od naszego kraju. Wiemy, co się dzieje w krajach arabskich. To ma też wpływ na koniunkturę. Jak mówię, Polska nie jest jedynym krajem, w którym ta cena paliwa rośnie. Ja rozumiem, że to nas wszystkich boli, mnie osobiście, pana, ci, którzy jeżdżą. No to jasne, że to jest problem, tylko że musimy moim zdaniem wyczekać. Ale warto chyba zadać sobie trud i policzenia ewentualnych ubytków, czy też właśnie większych przychodów i prosić, czy też wnosić do ministra, by nad ceną paliwa poprzez zmniejszenie akcyzy się zastanowić. Ja myślę, że dla gospodarki, a dla kieszeni obywateli byłoby to bardzo pożyteczne. Jeśli więc cena paliwa dalej będzie szła do góry, trzeba będzie znaleźć inny środek transportu, ale i tu może być pod górę. Wicepremier Waldemar Pawlak odwiedził Turcję, gdzie rozmawiał o współpracy gospodarczej obu krajów. Gospodarka turecka znajduje się w gronie 20 najprężniej rozwijających się na świecie. Od podpisania wspólnej deklaracji o dalszej współpracy między Polską a Turcją wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak rozpoczął swoją wizytę w Turcji. W trakcie rozmów z ministrem handlu zagranicznego Zaferem Czalianem poruszano m.in. kwestie ograniczenia barier w handlu żywnością i produktami rolnymi, a także warunków wizowych. Obaj politycy zgodnie stwierdzili, że zarówno gospodarki Polski i Turcji nie są dla siebie konkurencją, ale się uzupełniają, a to powinno przyczynić się do wspólnej ekspansji na rynki trzecie. Gospodarze wyrazili także nadzieję co do lepszych stosunków z Unią Europejską w momencie, kiedy rozpocznie się polska prezydencja. Przedsiębiorcy tureccy są obecni w Polsce w różnych dziedzinach. No, wiadomo, że jest na przykład duży import tekstyliów z Turcji, ale też ciekawe i bardzo ostre są te działania konkurencyjne, na przykład jeżeli chodzi o autobusy. Oba kraje, i Polska i Turcja, są mocno zaangażowane w wytwórczość taką przemysłową i to myślę, że też stanowi taką dobrą bazę, która pozwoliła lepiej poradzić sobie w czasie kryzysu. Także teraz kontakty przedsiębiorców, wsparcie ze strony instytucji publicznych, tutaj są przedstawiciele stref ekonomicznych, to może dać dobre efekty na przyszłość tych relacjach między Polską a Turcją. Wicepremier Waldemar Pawlak wziął także udział w polsko-tureckim forum biznesu. Tam przekonywał zwłaszcza tureckich przedsiębiorców do inwestowania w Polsce. Jego zdaniem dobre relacje między naszymi krajami to dobry fundament do wspólnych przedsięwzięć. Z panem ministrem rozmawialiśmy o tym, żeby na ten rok przekroczyć 6 miliardów dolarów w handlu i jest to na pewno osiągalne. Jeżeli państwo spojrzycie na potencjał naszych krajów, na też możliwości wchodzenia na sąsiednie rynki, to na pewno będzie to możliwe. Mamy w naszym kraju bardzo szeroką ofertę i bardzo dynamicznych przedsiębiorców, którzy mogą być dobrymi partnerami do robienia biznesu. Turcja jest 3 razy większa od Polski. Jest jedną z 20 gospodarek świata. To dobry partner, zwłaszcza jeśli chodzi o rynek zbytu. Choć zapewne przyszli inwestorzy będą musieli zmierzyć się z większymi niż w Polsce cenami paliwa i jazdą w wykonaniu tureckich kierowców. Tak czy inaczej, polska delegacja wracała do kraju pełna nadziei na dobrą współpracę z Turcją. W Turcji Waldemar Pawlak przygotował dla polskich przedsiębiorców dobry grunt pod interesy. Teraz tylko pytanie, czy Polacy zechcą to wykorzystać? Miasto Łódź po raz kolejny było gospodarzem gali pod nazwą Kobieta Wyjątkowa. Jej organizatorem i pomysłodawcą jest poseł PSL-u Mieczysław Łuczak. Celem imprezy jest pokazanie największych i najpiękniejszych zalt płci pięknej. W trakcie imprezy kilkadziesiąt pań zostało wyróżnionych ludowymi odznaczeniami.
Każdej z obecnych tu pań za ich zwykłą, a jednak niezwykłą codzienność dziękujemy, mówił podczas gali kobieta wyjątkowa poseł Mieczysław Łuczak. Jak co roku w Łodzi zorganizowano uroczystość, w trakcie której uhonorowano kobiety będące członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie łódzkim. Paniom wręczono odznaczenia Złotej Koniczynki i medale imienia Wincentego Witosa, statuetki kobiety wyjątkowej oraz listy gratulacyjne. Kobieta wyjątkowa kim jest? Co roku możemy zadawać sobie to samo pytanie, na czym polega ta wyjątkowość? Na przestrzeni dziesięcioleci odpowiedź na te pytania uległa wielu zmianom, ale jedno pozostaje pewne. Ta wyjątkowość sprawia, że kobieta nią obdarzona staje się dla wszystkich wzorem. Celem gali jest prezentacja szerokiego dorobku kobiet i uhonorowanie ich sukcesów w obszarach życia zawodowego, politycznego i prywatnego oraz promowanie udziału kobiet w życiu społeczno-politycznym. W uroczystości w Teatrze Wielkim w Łodzi wziął udział kilkaset osób. O demokracji, społeczeństwie obywatelskim i stanie państwa polskiego rozmawiał z młodzieżą biorącą udział w konferencji Młodzi w Demokracji wicepremier Waldemar Pawlak. Do spotkania doszło w Kancelarii Sejmu. Młodzi w demokracji. Pod takim hasłem w Sejmie odbyły się społeczne warsztaty parlamentarne. Gościem kilkudziesięciu młodych ludzi z całej Polski był wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Jak podkreślał, polityka w życiu społeczeństwa jest ważna, choć jeszcze bardziej istotne jest to, w jaki sposób jest prowadzona. To, co obecnie politycy robią, prowadzi do całkowitej dezaprobaty. Choć jak zapewniał premier, wielu zależy na prowadzeniu dobrej polityki. W polityce mamy do czynienia z taką ciągłą dyskusją i poszukiwaniem rozwiązań między podmiotami, gdzie racje mają podobną wartość, to znaczy nie siła, ale argumenty powinny decydować o tym, jakie rozstrzygnięcia polityczne są przyjmowane. Waldemar Pawlak mówił też o stanie polskiej gospodarki, polityce zagranicznej, pracach rządu i tworzeniu ustaw. Mówił, że liczy na młodych, że nie zniechęcą się do życia publicznego, a część z nich zaangażuje się także w politykę. Jeżeli wychowamy dobrze młodzież, jeżeli starsza gwardia zostawi coś po sobie, dobre mieszkanie, dobrą firmę, dobry start, zainwestuje czy wspiera młodych ludzi w zdobyciu dobrego wykształcenia, to na tej bazie możemy coś więcej osiągnąć. Bardzo bym zachęcał do tego, żebyście spojrzeli na politykę jako taki proces uzgadniania kierunku działań wspólnoty, jaką jest państwo, ale także Unia Europejska czy świat, w taki sposób, żeby szukać w miarę dobrej równowagi, tak aby jak najwięcej ludzi było pozytywnie zaangażowanych i zainteresowanych uczestnictwem i stabilizacją tych mechanizmów, tego ładu społeczno-gospodarczego. Już po raz trzeci w Kielcach zorganizowano największe w Polsce międzynarodowe targi turystyki wiejskiej i agroturystyki Agrotravel, na których prezentowano potencjał społeczny i kulturowy tej formy wypoczynku. Od wielu już lat agroturystyka jest ważnym elementem życia wsi, dającym pracę i zapewniającym coraz większe dochody jej organizatorom. Targi zorganizowały Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sportu oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Międzynarodowe targi turystyki wiejskiej i agroturystyki Agrotravel uważamy za otwarte. Brawo! Już po raz trzeci w Kielcach odbyły się międzynarodowe targi turystyki wiejskiej i agroturystyki Agrotravel. To największa w Polsce impreza o tym charakterze. Współorganizatorem było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu, Targi Kielce i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Imprezie patronowało dwóch europosłów, Czesław Siekierski i Jarosław Kalinowski. Otwierając Agrotravel, wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Wójtowicz jednym tchem wyliczał zalety takich imprez. Są one doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji nad kierunkami dalszego rozwoju turystyki wiejskiej, promocji osiągnięć oraz dokonań i tego, co jest istotą tej imprezy wystawienniczej, propagowania produktów turystyki wiejskiej. Agroturystyka odgrywa znaczącą rolę zarówno dla całej gospodarki turystycznej, jak i dla rozwoju obszarów wiejskich, w tym indywidualnych gospodarstw rolnych, nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach unijnych. Nawiązując do nowych europejskich ram politycznych dla sektora turystycznego Europa, najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie, w dalszych działaniach powinniśmy koncentrować się na podnoszeniu konkurencyjności turystyki wiejskiej, w tym rozwijaniu innowacji, dalszym udoskonalaniu ogólnej jakości oferty, podnoszeniu kompetencji kwaterodawców. Musimy szukać rozwiązań dla problemu sezonowości popytu, czy ułatwić przystosowanie tego sektora do rozwijającego się rynku nowych technologii informatycznych. Te targi pokazują, że turystyka wiejska, agroturystyka może być działem gospodarki, bo tak na to trzeba patrzeć, o
z roku na rok coraz większym znaczeniu. W polskiej wsi tkwi ogromny potencjał kulturowy, społeczny. Dzisiaj będzie można się o tym bardzo dobitnie przekonać. Z kolei wiceminister sportu Katarzyna Sobierajska podkreślała, że z roku na rok podnosi się prestiż i znaczenie targów i ma to przełożenie na statystyki dotyczące agroturystyki. W roku 2010 mieliśmy już prawie 8 tysięcy obiektów liczących ponad 80 tysięcy miejsc noclegowych, co w porównaniu do roku poprzedniego, a więc 2009, bo tak jak mówię, mówimy o roku 2010, stanowi około 25% wzrostu. A więc widać bardzo dużą dynamikę, jeśli chodzi o rozwój tego segmentu. Dla wystawców targi AgroTravel były doskonałym miejscem pozyskania nowych klientów, wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług, tworzenia i wzmacniania swojej marki, a także poznania oczekiwań klientów. Natomiast zwiedzający mieli doskonałą okazję do zapoznania się z ofertą turystyczną i możliwość wyboru miejsca wypoczynku, ale także miejsca wielu atrakcji i doskonałej zabawy. Z uwagi na bogaty program imprezy była to niepowtarzalna szansa zapoznania się z kulturą i dziedzictwem naszego kraju, rękodzielnictwem i sztuką ludową, poznanie zwyczajów życia codziennego polskiej wsi oraz degustacji lokalnych i regionalnych produktów kulinarnych. 138. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego wicepremier Waldemar Pawlak złożył hołd na grobie jednego z najwybitniejszych zwolenników polskości Śląska. Rok 2011 jest rokiem szczególnym, w którym obchodzimy 90. rocznicę wybuchu powstań śląskich. W rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego w Katowicach przed jego pomnikiem wicepremier Waldemar Pawlak złożył kwiaty i oddał hołd przywódcy narodowemu Górnego Śląska. W uroczystości wzięła także udział wicemarszałek województwa śląskiego Aleksandra Banasiak. To jest postać, która w sposób dramatyczny symbolizuje te losy Polaków, którzy marzyli o ojczyźnie, która jest wspólnotą, a spotkali się z wieloma przykrościami nie ze strony ojczyzny, tylko nieroztropnych i bardzo agresywnych ludzi czy polityków. Wojciech Korfanty od października do grudnia 1923 roku był wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa i jego doradcą z ramienia chrześcijańskiej demokracji. Od 1924 roku wydawał dzienniki Rzeczpospolita i Polonia. W pierwszym wydaniu programu Minął Tydzień to wszystko. Zapraszam na kolejny za tydzień. Do zobaczenia.